Tokio znajduje się wiele doskonałych miejsc, odpowiednich do podziwiania panoramy tego niezwykłego miasta. Jednym z ciekawszych tego typu punktów jest wyspa Odaiba, na której wieczorami możemy podziwiać ślicznie oświetlony Rainbow Bridge, czyli tęczowy most, doskonale prezentujący się na tle sławnej Tokyo Tower. Dojechać tu można kolejką Yurikamome, która sama z siebie jest już nie lada atrakcją. Gładko więc przesuwaliśmy się nad ziemią pomiędzy wyspą i Zatoką Tokijską, aby jak zwykle zatracić się w industrialnym klimacie tego miejsca. Oczywiście wyspa Odaiba to nie tylko wspaniałe nocne widoki, ale również mnóstwo restauracji, centrów handlowych i wszelakich rozrywek, do których jeszcze nie raz wrócimy. A tymczasem poddajmy się nocnemu urokowi tego miejsca. Tak, moi drodzy, skończyły się żarty. Postanowiliśmy wjechać na dach tego wielkiego wieżowca. Tokijska dzielnica Roppongi to temat na zupełnie osobną opowieść. W tej chwili jednak warto jedynie wiedzieć, że w jej centrum można znaleźć imponujące wieżowce z opcją zwiedzenia dachu. No to chodźmy. Ale zanim tam wejdziemy, rzućmy jeszcze okiem na okolice u podnóża naszego drapacza chmur. Zanim dostaliśmy się na dach, obsługa budynku dokładnie nas przeszukała w poszukiwaniu statywów. Rada?
dobrze je ukryjcie przed wejściem. Ciśnienie w uszach rozsadza. O Boże, moje uszy. Biedne. Aby dostać się na dach, przechodzimy przez zamknięty poziom widokowy, który również jest dostępny dla wszystkich chętnych. Dla nas to już jednak za mało. Thank you.
to by było na tyle. My już spadamy i zapraszamy na kolejny odcinek naszego japońskiego cyklu. Do zobaczenia.